Jakie śniadania jedzą ludzie na świecie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, którym jemy. Jak zwykle. Tak, jak ale zwykle. Ale to ostatnio to nie... jest dobrze. Ale dzisiaj będziemy jedli dzisiaj jemy dobrze. Porządne rzeczy. Dzisiaj jemy nawet zdrowe. Mówi się, że to, jest taki, że to jest taki najlepszy, najważniejszy posiłek dnia. Bo śniadania. Można by nawet powiedzieć, że nie ma śniadania bez kraju. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować śniadań z całego świata. Dokładnie. Mamy 8 śniadań, ale na mapie, w którą będziemy rzucać, mamy 11 krajów. Dla zmyłki zostały dorzucone. Dokładnie. Gdzie mam swoje ładne żółteczki? Ja tutaj mam obok siebie żółte w kolorach. Mniej więcej właśnie. Ja teraz muszę powiedzieć tak, że w ostatnim rzuceniu rzutkami wszystko było ustawione. Będzie miało ustawione lotki. Teraz też jest ustawione, mam gorszą pozycję do rzutu, ale nie martwcie się. Lotki są dobre, bo są, słuchajcie, na magnesiki, więc... Przytuliście do mnie, słuchaj, jakie w ogóle kraje biorą udział? Mamy Rosję, mamy Francję, Ukrainę, UK, Hiszpanię, USA, Peru, Nigerię, Mali, RPA i Australię i... Trzy z nich są fejkowe. Tak, zatem Sebastian będzie nam mówił, jaka była poprawna odpowiedź, a później będzie sprawdzał, kto był bliżej i kto zdobywa punkt. No zaczynamy. Okej. Okay. Śniadanie angielskie, jadłeś kiedyś? Bardzo często, to jest jedna z moich w ogóle ulubionych pozycji w Jeffsie. Śniadanie angielskie, ale to wygląda dużo ładniej. Tak, to w ogóle jest poprawne śniadanie angielskie, brakuje tylko tostów, bo mamy i zarówno grillowanego pomidora, pieczarki, beansy, fasola. Fasola jest super ważna. Częstuj się, śmiało. Śmiało, nawet ci tutaj przesunę, ty się poczęstuj. Słuchaj. Kurczę, to jajko jest takie piękne, że nie mam ochoty go rozbić po prostu. Wiesz co, rozetnij je. Nie, ja sobie zrobię tak na razie. Ale rozetnij, chcę zobaczyć, czy będzie dobre. Nie no, jest dobre, mordo, ojeju, jakie dobre. Że tak. Czekaj, słuchaj, ja się zastanawiam tak, czy... No wiesz, no, sami już nazwaliśmy. Jest oczywista nazwa, że to jest Wielka Brytania, śniadanie angielskie, tak. Ale właśnie, skoro śniadanie angielskie, czyli może być ono popularne w innych krajach. No, słuchaj, z krajów byłej wspólnoty brytyjskiej masz RPA i Australię. Mhm. Więc pytanie, czy to ktoś z tych może być. Oj, jakie dobre. O kurza. A jak w ogóle z koloniami w Afryce to było? Czy Mali i Nigeria przynajmniej nie były francuskimi, czy hiszpańskimi? Mali było francuskie, Nigeria, nie dam sobie głowy uciąć, ale raczej albo portugalskie. Może nie, na pewno nie. Nie? Za daleko idę? Mali na 100% jest francuska, Nigeria nie jestem pewien. Mhm. Ale jeżeli chodzi o kraje były wspólnoty brytyjskiej, Commonwealthu, ich niego to jest RPA, Australia i UK. I pytanie, czy z innych dań, które tu mamy, jedno z nich może być na przykład właśnie mylące, bo to śniadanie może być popularne w innym kraju, a w Wielkiej Brytanii jakieś jeszcze. Dobra, Ignacy, chciałbyś zacząć, czy ja zaczynam? Nie, ty zacznij. Ja zaczynam, dobra. No, łatwiejszy rzut, ja sobie jeżeli będę stawał obok ciebie. Dobra, Ignacy. Będę świecił brzuszkiem. Zobaczmy, oczywiście Wielką Brytanię tutaj celuję. Czy Wielką Brytanię? Okej. Okay. No to kanał panamski, prawda? No, trochę wyżej. Nikaragua jako. Czekaj, ja się tutaj nachylę tak do ciebie. Elegancja. Zapraszam, wiesz co? Ja się nie, na to co do ciebie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwszy rzut nie jest zbyt dobry mój. Jezu, jak się boję. Te rzuty mi najgorzej wychodziły na świecie, ale lecimy. Będę bliżej. Będziesz bliżej zdecydowanie. Dobra, to teraz tylko pytanie Sebuś. Mamy fejkowe kraje, więc możemy dostawać odpowiedzi. Sebi, czy to był UK? Tak. Oczywiście to była Wielka Brytania. Pierwszy punkt idzie do Ignacego, a my lecimy dalej. Naleśniki z serem? I sos, właśnie. Ten sos powinien dużo nam powiedzieć. Wiesz co, to jest jak serek homogenizowany. Wezmę jednego serek homogenizowany, nie wiadomo. A, ty taki jesteś? Taki agresywny. Taki agresywny jesteś? Przepraszam, że jestem agresywny wobec serka. Na pewno serkowi jest bardzo przykro. No. Ja wiem, że był serek homogenizowany. Taki właśnie... No właśnie, dlatego ja powiedziałem, dobrze, że nie wiadomo, bo ja nie mogę tego powiedzieć. A ja nie umiem. Homogenizowany z krówką. Jakbym mały zawsze jadłem serek z krówką. Jest tylko serek z krówką. Tylko nie, serek, nie ma innego serka. Przepraszam, jeżeli jecie inny serek niż serek z krówką, to zastanówcie się nad swoimi wyborami w życiu, bo coś jest nie tak. To pyszne te naśniczki, Jezu. Jeszcze nie spróbowałem. O Jezu, mandziu, jakie dobre. Oby co? Dobra, ekipa cała zazdrości. Już tutaj widzę, że Natalia gada z Karolem, słuchaj, ja wezmę angielskie, ty weźmiesz naleśniki. Tak, już podzielili, słuchajcie, już podzielili absolutnie całe jedzenie, które tutaj mamy, my specjalnie... Ale dobra, Ignacy, słuchaj, teraz ty będziesz rzucać pierwszy. Jaki masz tok myślenia? Jak byś myślał w ogóle? Przesuń się do mnie. W ogóle zapraszam cię, przesuń się tutaj do mnie, śmiało. Jak myślisz, jak w trosce robić celowo z naleśnikami? One są... Jest dla mnie jedna odpowiedź, francuska chciałem od razu powiedzieć. Nie, jest dla mnie jedna oczywista odpowiedź. Jeżeli chodzi o mój tok myślenia z tym. Ale wiesz, nie chcę jeszcze chyba. Dobra, to ja ci podrzucę może ciekawiej. W Polsce i w krajach jakby tych takich w kręgu sowieckim bardzo popularne były bary mleczne. Bo jako, że były tanie. I bary mleczne to były właśnie potrawy w oparciu właśnie o mleko. I tam na przykład były naleśniki. Więc może to zgubić się, ale spróbujesz przejść albo w Rosję, albo w Ukrainę. Leć, to znaczy, tak, masz dużo szansy. Zobaczymy, czy to jest ten tok myślenia, czy nie, może być zły.
Ładnie, blisko. Centralnie w Egipt słynne naleśniki egipskie. Nie wiem, czy znasz, są. Powiem ci tak. Nazywają się kamele. Wiesz co? Ja bym bardziej powiedział, że to nie są tyle co naleśniki, no. One są bardzo cienkie. No. I dla mnie to są bardziej takie krep. Nie wiem, jak to się nazywa, to się nazywa kreps po angielsku i po francusku również. I właśnie tutaj z Francją mi się kojarzy, że to są chyba właśnie te naleśniki francuskie, te słynne. Dobra, czekajcie, widzę, że pomiar. Następuje pomiar, dobra, semi. Następuje pomiar. To teraz powiedz, jaki kraj? Rosja. Rosja! Czyli mój strzał był dobry, tak? Tak, tak, ale zobaczymy. Pomiar. Przepraszam, Rosja ma też Kaukaz, mój drogi. Ja mam bliżej do Kaukazu. Nie, jest do środka, jest zaznaczone. Punkty są zawsze zaznaczone. Kurde, a do Kaukazu jest bliżej tam. Z Egiptu do Kaukazu nie jest tak źle. Czerwona wygrała. To ja. Gratuluję! Dobrze. Dzisiaj? Dzisiaj ci idzie. Ale kurczę, jakby to była Francja, to idealny strzał. No, nie, trafiłeś przepięknie, ale to była Rosja. Punkt dla mnie, lecimy dalej. Słuchaj, naleśniki, ale teraz amerykańskie. Śliczne są. Piękne. Naprawdę, Mariusz, który gotował, przepiękną robotę zrobił. Wyglądają przepięknie te naleśniki. Są naprawdę, ja spróbowałem trochę tego sosu. Czekaj, ja dowiedziałem się, że to miało być sosem klonowym, ale niestety sosu klonowego nie było. O Boże, ale słuchaj, dobry. To są idealne po prostu, zobaczcie. Naprawdę. Ojeju. Ojeju, gdybyście mogli tutaj być i to spróbować, to byście byli na jedzeni szczęśliwi. Nic byście nie dostali. Bo tutaj jest 10 innych osób, które chcą to zjeść w tym momencie. Czekaj, sobie wezmę tak. Wiesz, że nigdy takiego naleśnika nie jadłem. Zawsze widziałem je w amerykańskich filmach, zawsze. Ja dam wiele razy. No i to był taki synonim bogactwa takiego. To sobie zjedz. To sobie zjedz. I weź sobie bekon do tego z angielskiego śniadania. Czemu? Weź, nie pytaj się. Dobrze, już wziąłem. Ale dobre, słodkie. Są dobre. Ja bym chciał bekon, byłyby trzy razy słodkie nawet, bym powiedział. No bo to są amerykańskie naleśniki, one takie są trochę. Dobra. Amerykańskie? No wygląda jak amerykańskie. Tak, ja celuję w amerykańskie naleśniki. Wydaje mi się, że to będzie to. Chyba, że patrz, z naleśnikami nas wcześniej zmylili. Może trzeba zacząć myśleć niestandardowo. To ja bym miał myśleć niestandardowo, bym powiedział Australia. No, to może być jakaś metoda. Bym powiedział Australia. A teraz pytanie, że jakby było, rzucasz w Australię, to jest USA, to czy Seba musi zmierzyć glob naokoło? Bo pytanie, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła? Ziemia jest płaska, ale to jest udowodnione, że to jest Ziemia płaska, bo jest tak, płaska, dokładnie prawda? Tak. Wiesz dokładnie. Co, ja nie eksperymentuję. Nie, nie jest płaska. Stany Zjednoczone dla mnie. Stany Zjednoczone. O! Albo Nigeria. Sudan Południowy. A właśnie, widzę, że na mapie nie jest podzielony. Na mapie nie jest podzielony, to jest... A, słuchaj, a ja tak taktycznie po środku. A to jest, jest w tym metoda. Jest, dobra, taktycznie, jest taktycznie po środku. Dobra, czekaj. No ja, i właśnie. Ja to Australię wyznam. Australię, ja zrobię to Australię. Zobacz, jak mi to pójdzie. Czekaj. Okej, okay, jesteś bliżej Australii, to na pewno, bliżej USA. Więc pytanie, kto ma punkt CB, skąd to jest? Mandzio, USA. USA, jednak, dobra. Czyli chcieliśmy przekombinować za bardzo, ale trochę. Dobrze. Trochę no podbiłem dobra. Do przodu. Zobaczymy, co przyniesie się kolejna runda. Lecimy. Co to jest? Masz? Słuchaj, Ignacy, to jest przez coś, przez co młodzi Amerykanie nie mogą kupić domu, czyli to jest tost z awokado. Słyszałeś o tym? Tost z awokado? Jest... Słuchaj, jest to z jajkiem właśnie połczowanym, nie wiem jak to się... W koszulce po prostu, po polsku się to nazywa. Rozkrój to jajko. Nie umiem, proszę. Patrz, no. Trzeba rozkroić to jajko. O nie, czekaj. Weź nóż jeszcze sobie. Wezmę nożem drugim. No. O. O kurde. I teraz masz przepiękny tost z awokado tutaj. Jakie to jest dobre, tak. Jak to wygląda. Słuchajcie, no dzisiaj po prostu wzięliśmy sobie kucharza takiego, że... O Jezu. Chyba zamieszka z nami w programie. O Jezu. Dobra, wiesz co, weź sobie tego na dole. Ja sobie wezmę tego z domu. Wiesz co, nie, chyba się nachylmy wspólnie. Dobra, to nachyl sobie tutaj ziemni, mój drogi. Ja sobie skubnę z tej strony. O nie, czekaj, wiesz, co ja nie przepadam za awokado. Trzymaj, weź sobie odłóż, jak już... A, cieknie! Halo, no właśnie dlatego, wiesz. O, ja ci odłożę, proszę. Dobra. Nie panikujmy, nie spróbowałem awokado, co prawda. Chociaż mam okrągłą chrapkę na awokado, uwielbiam awokado. Mówię, że jaki dziwny smak awokado. Tak? No. Trochę taki mydlasty, co nie? Słuchaj. Oj, jakie dobre. Niestety Stany Zjednoczone mi słuchaj tutaj pasowały z takiego powodu, że jak już ci mówiłem, że jest taki trochę popularny mem, że właśnie napisał chyba Washington Post albo, albo New York Times napisał, że taki artykuł, że przez to, że milenialsi jedzą tosty z awokado, nie stać ich na własne mieszkania. No i to by idealnie pasowało właśnie do tego, coś, że mam to z awokado. Coś w tym może być. Ale wydaje mi się, ty pierwszy rzucasz tak, teraz. Ja będę rzucał pierwszy. Zatem ja nic nie mówię. Więc tak. To jest danie, które raczej powinno przynależeć do krajów, powiedzmy, z tego bogatszego kręgu. Więc moglibyśmy spokojnie Australię, moglibyśmy brać Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię. Wielka Brytania była, USA było. Została nam teoretycznie Francja i Australia. To mi smakuje świeżo. No.
Nie do końca jestem pewien, w której części globu awokado rośnie, ale jako że jest owocem, to pewnie w jakiejś cieplejszej części. Tak. Australia cieplejszą częścią jest. Jak również... Czy awokado rośnie w Australii? Przekonajmy się. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, gdzie rośnie awokado. Ale coś głupiego mi mówi, żebym strzelił w Peru. Nie wiem czemu. Okej. Okay. Będę se walił w Peru i zobaczymy. Dobra. Ładnie, blisko Peru. Słuchaj, ja powiem tak, moim zdaniem Australijczycy i Amerykanie, jeżeli chodzą o jedzenie, ja wiem, że mogę tutaj skłócić wszystkich, ale mają niektóre elementy wspólne i podobne. Na przykład słynne jedzenie tarantuli z Australii, przykład, w USA jest dokładnie to samo. Dlatego będę tutaj mierzył w Australię. Mhm. Co mi się udało? Jest ja bliziutko. Kto ma punkt, powiedz? Mandzio. I co było? Australia. Australia. Czyli to był tok myślenia początek. Czyli wyrównaliśmy. Wyrównaliśmy, jest 2-2. Dobrze. 2-2 i lecimy następną rundę. Była piosenka o czarnej kawie. Jest. Czarny chleb i czarna kawa. No czarny chleb to nie jest, ale troszeczkę tutaj wiesz, spieczona bułka. O Jezu. Nie piję kawy bez cukru i bez mleka, ale to co jest to za gatunek jest, kawki? Nie możesz mi powiedzieć, Nie ma pojęcia. Albo on nie ma pojęcia, no to też może albo nie może powiedzieć. Słuchaj, powiem ci tak, bardzo stereotypowo pójdę. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Dobra. Ja wiem, że ty mnie oświecisz albo mnie wyśmiesz. No. Z kawą mi się kojarzy Peru. Bardzo dobrze, bo stamtąd jest na przykład mieszanka. Tam się również hoduje kawę w Peru. Tak, w dokładnie, tak dlatego nie przedłużając, celuję w Peru. Dobra, wal. O nie. No, blisko biegunu północnego. O nie. Południowego, przepraszam. O nie. Dobra, Ignacy nie może trafić w mapę. Powiedz tak, mam 3 strzały nawet. Bo z jednej strony bagietka z kawą. Mogłoby to być ta bagietka czosnkowa? Nie, zwykła. Zwykła bagieteczka. No jest... To jest tylko kawa i bagietka, nic więcej. Tak basicowo jak się da, ale wystarczająco. Hiszpania również by mi mogła pasować do tego. Mogłaby. Jak i Peru. Francja bardziej już. Ja we Francji będę strzelał. No dobra, najwyżej jest remis, więc nic nie wiesz co, może zawsze to... A dobra, niby, co ja ci podpowiadam? No rzuciłeś, no. Ja walę we Francję. Chciałem ci powiedzieć, że zawsze możesz rzucić pomiędzy Peru a Francją, ale... No, bez przesady, mogę nie trafić również, czekaj. A tak, zapomniałem. Nie, idealnie rzuciłem między Peru a Francją. Dobra, kto ma punkt Sebi? Ignacy. No, dobra, oczywiście. A jaki to był kraj? Francja. Bagietka. No, bagietka, to było, jednak. To było zbyt oczywiste. Bagieteczkę mamy, ale kawa jest przepyszna. O Jezu Maria. Kolejna runda. Owsianka z kukurydzą. Wow. Przecież, a to jest jakiś muesli? Nie wiem. Zaczyna się, wiecie, są takie śmieszne naklejki na Facebooku, przedstawiające śmieszne zwierzątka. Teraz moja naklejka mówi piesek ze znakami zapytania. O Jezu. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Znaczy, dobra to jest. Nie? Owsianka i kukurydza. Owsianka zresztą też. Na wodzie. Znaczy, do kukurydzy musiałaby być na wodzie. Cholera, teraz siedzę i stary myślę. Myślę, odpadło to oczywistości. Czyli tak, odleciało nam Francja, odleciało nam USA, Rosja, Wielka Brytania, słuchajcie, i Australia. Ukraińscy przyjaciele, chyba nie jecie tego, co nie? Myślisz, że ukraińscy przyjaciele nie jadą? Nie jadą tego. O. Ty, powiem ci, że mam sporo zagwostkę. Kukurydzka. Powiem ci... Ja chyba wiem, w którą stronę. To musi być chyba biedny kraj, mi się wydaje, że kraj biedny, taki, który nie ma dużo kasy na to. Żeby wiesz, jaka Nigeria jest teraz bogata przez ropę naftową? Jeżeli ma teraz jakieś potężne. A ty od razu mówisz, że Nigeria. No, Mali jest generalnie chyba najbiedniejszy. Jeżeli chodzi o PKB, oczywiście. Chyba Mali jest najbiedniejsze tutaj z tego całego zestawienia. No dobra, no ja RPA znowu też ma ogromne zyski. Ja mam swój strzał. No, nie wiem, czy dobry. No to rzucasz pierwszy, więc możesz powiedzieć w którymś razie. Nie, ty rzucasz pierwszy. Nie. A nie, teraz ja faktycznie. Dobra, okej. Okay. Dobra, już myślałem, że cię oszukam. Chodź, zapraszam. Już myślałem, że cię oszukam. Poczekaj. Co celujesz? Ja w Afrykę. W Afrykę. Nie jestem pewien, w których krajach, ale strzelam w Afrykę. Ignacy, w Falklandy celowanie to nie jest najlepszy pomysł. Powiem ci tak, ja bym celował pomiędzy Peru a Mali. Między Peru a Mali. Wydaje mi się, że bliżej Peru. No nie, dobra, to ja celuję w to, że nie trafisz w mapę. To jest mój cel teraz. I bliziutko Peru jest, i bliziutko jest Mali. Dobra, to jestem bardzo zadowolony. No to kto ma punkt teraz? Ignacy. Na pewno, czyli RPA. RPA? RPA. RPA jednak. Okej, okay, a RPA nie jest biednym krajem. No, mają ogromne dysproporcje. Tak, mają takie, tak, więc tam może być z tym. No, okej. Okay. Dobra, to kurczę, jestem na prowadzeniu i to całkiem mocne. Lecimy dalej. Budyń. Mieliśmy już przygody z budyniem. To jest budyń? Nie. Nie wiem, czy to jest budyń. Seba kręci głową, że to nie jest. Nie, budyń, spokojnie. On mówi, że to nie jest budyń. On mówi, że to nie jest budyń. To jest budyń. Uj! Nie wiem, co to jest okropne! Powiedziałem tylko, że smaczne, żebyś zjadł to.
Jest, to jest okropne, to smakuje jak woda. Nie wiem, jak to smakuje, to nie ma smaku. Nie, bym się przekonał do tego po jakimś czasie. Przekonałbym się, to jakaś kaszka. Wiesz, taka. Ludzie przekonali się też i do wojny. No Jezus Maria, Jezus Maria, ostrzej się nie dało już, Takie śniadanie oznacza wojnę przy tym stole chociażby. Szczególnie kiedy mamy tutaj amerykańskie naleśniki, naleśniki amerykańskie, to z awokado, dobrą Boże kawę. Boże ty mój. Nie, powiem ci, że ja bym się mógł do tego przekonać, to jest jakiś rodzaj kleiku według mnie. Dla mnie idzie to... No jaki, skąd przyjaciele myślisz? Powiem tak. Poleciałbym w Afrykę. Dobra. Bo to jest bezpieczne. To teraz ty rzucasz pierwszy. Ale nie wiem, dlaczego coś mi mówi, że to może być ukraińskie. No to spróbuj. Spróbuję. Afryka jednak. Dobra. Ja bym powiedział, że to jest kukurydziana. I tak. Wydaje mi się, że jeżeli kukurydziana, to kukurydzy mamy dużo w krajach afrykańskich, bo jest tak, łatwo się uhoduje, są placki kukurydziane i tak dalej. Bądź w USA również. No w Peru. Bądź też w Peru. I to może być klej kukurydziany, według mnie to jest klej kukurydziany, ale mogę się bardzo mylić, aha, który będzie mi przynależał albo właśnie Afryka, bo tam Nigeria, Mali, lub też Peru. No to idealne będzie miejsce, tak jak ja ostatnio rzuciłem. No tak, ale ludzie. Jeżeli to jest Afryka, to jesteś dużo, dużo bliżej ode mnie. Tak, owszem, masz rację. Zatem... Więc ja strzelam właśnie gdzieś pomiędzy Ocean Atlantycki i zobaczymy, co mi z tego przyjdzie. Dobra. Zobaczymy. A, no tak. A. No dobra, Seba, kto miał bliżej? Mandzio. Mandzio. Okej, okay, czyli nie wyrównałem, nie, ale zbliżyłem się do wyrównania. Tak, jest. To była mąka kukurydziana z wodą. Mąka kukurydziana z wodą. Z Mali? Słucham? Z jakiego kraju? Z Nigerii. Nigeria. No to nie dało się bliżej ode mnie. Nie, nie dało się bliżej od Mandzia. No dobra, to możemy zobaczyć, czy Mandzio wyrównał. Zostało ostatnie danie. To jest ciekawe. Słuchajcie, Ignacy się patrzy i bardzo się boi, a ja się nie boję aż tak bardzo. To weź sobie to. W sensie jestem ciekaw bardzo, co to jest. Naprawdę ciekawość mnie żera, to jest ładnie zrobione, to jest dobrze przygotowane. Wygląda jak zęby. Doskonale wiem, skąd to pochodzi. Ale nie rzucam pierwszy. Nie rzucam pierwszy. To są krewetki, Ignacy, które mają do tego czerwoną cebulkę, paprykę i są one polane sokiem limonkowym. Albo cytrynowym. Cytrynowym. Taki, to taki. Działa pod jedną znaną nazwą, której ci teraz nie mogę powiedzieć. No nie mów, bo ja wiem, że wali w Hiszpanii. Ceviche. Ceviche. To jest Hiszpania. Walimy w Hiszpanię. To jest Hiszpania 100%. No, no go. Zobaczmy. Okej, okay. Jesteś dobry, blisko. Dobry lot był. I teraz lot. Uwaga, najważniejszy rzut tego odcinka. Czy uda mi się wyrównać do Ignacego? No, dajesz. Nie. Oh. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękujemy. No i co? Zapraszamy oczywiście w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Tutaj no możecie zasubskrybować, tutaj macie jakiś fajny, ciekawy film. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. A, czekajcie, jeszcze nie stop odcinka, ponieważ okazało się, że to Peru, a nie Hiszpania, ale Ignacy tak wygrał. Brawo, Ignacy. Dziękuję, hej.